A teraz, drodzy Państwo, powitamy brawami człowieka, który, bez którego pasji nie byłoby maratonu w Poland Bike. Krzysiek Weiss. Dyrektor zawodowy. Co ważne, CV Grzegorza jest czyste, to też jest ważne. To cenimy w kolarstwie bardzo, bardzo mocno. 5 lat temu zaczęła się przygoda z Poland Bike Maratonem. Grzegorz zakończył swoją karierę zawodową i stworzył Poland Bike. Najpierw to były 2 imprezy, następnie już później w 2009 roku to już było około 7 imprez w cyklu. Na początku przyjeżdżało na maratony około 100, 150, 200 osób. A w Wawrze było około 1000 miesiąc temu. Proszę Państwa, cykl Lotto Poland Bike Marathon tegoroczny to był prolog zimowy, to były 12 etapów, były 3 imprezy w ramach cyklu Poland Bike XC. Też nowy cykl XC, po raz pierwszy w cyklu, 3 imprezy. Oczywiście tradycyjnie drużynowe mistrzostwa Polski Amatorów MTB w Urlach. Powiemy, za chwileczkę będziemy mówić o planach na rok 2014. Najpierw jednak skupmy się na tym, co było w roku 2013. Pan Eligiusz Grabowski był taką też jakby osobą, która podpowiedziała Grzegorzowi właśnie sprawę organizacji Memoriału Kulaka, bo wiadomo, że Stanisław Kulak, Eligiusz Grabowski, to są właśnie te lata. Z panem Eligiuszem mamy kontakt, no i to jest jakby łącznik między dzisiejszymi czasami, a tymi najpiękniejszymi czasami. Jeszcze raz wielkie brawa dla pana Erka. Panie Erku, zapraszamy panie Erku. Pan Eligiusz, skromnie. Proszę Państwa, chcielibyśmy powitać też naszego wielkiego przyjaciela, kolarskiego mistrza Polski, wybitnego kolarza, jest nami pan Lechosław Michalak. Zapraszamy jeszcze raz. Witamy Lechosławie. Zapraszamy nas, którzy tutaj do nas. Zapraszamy bardzo serdecznie. Panie Jerku, zapraszamy. Panie Jerku. Panie Eligiuszu, zapraszamy. Wiem, że pan dzisiaj, pan Eligiusz jest bardzo zawsze za niego. No i proszę Państwa, chciałbym bardzo serdecznie powitać jednego ze współorganizatorów Dobra Dusza Kolarstwa w Warszawie i Sportu. Jest z nami pan Adam Sobiera i rzecznik Zarządu Grup Miejskich. Zapraszamy panie Adamie. Witamy serdecznie Adama. To jest osoba z wielką charyzmą organizacyjną i nie tylko, która naprawdę wspiera, naprawdę przez duże M sport w Warszawie. Cieszę się, że udało mi się poznać taką osobę i że udało nam się zorganizować tutaj 4. Memoriał Stanisława Kulaka. Drodzy Państwo, i witamy Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie przedstawiciele braci sędziowskiej. Brat sędziowska, Jurek Dzierżyński. Pomijamy brawami. Sędziowie, to jest Jurka zawsze możecie spotkać przeważnie na rozjazdach. Minimax, prawo albo lewa, albo prosto. I to Jurek krzyczy. I krzyczy na mnie, jak komuś nie zrobi. Państwo, tajemnica sukcesu Poland Bike to jest Jurek. Jak Jurek skieruje, tak trzeba jechać. Proszę Państwa, dzisiaj nie mam już minimaksu. Witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Naprawdę wszystkich was doskonale znamy. Spotykamy się przez cały rok i dzisiaj fajnie, że znaleźliście chwilę, aby przyjechać właśnie na nasze podsumowanie sezonu. Witamy jeszcze raz bardzo wszystkich serdecznie. Od kolarzy, którzy mają największe doświadczenie w jeździe w maratonach. Andrzej Litwinienko, wielkie brawa. Marek Daniec. Witamy bardzo. Rysiek Chmielewski. Witamy bardzo. Krysznik. Witamy Dosta. Włodka Buczaka. Witamy Cię Włodku bardzo serdecznie jeszcze raz. Wiem, że jest z nami Przemek Witanowicz również. Witamy, tak? Witamy. A teraz już przejdziemy do filmu, który pokaże nam Lotto Poland Bike Marathon 2013. Ale tam trzeba było to, bo to jest nasze, nie do siebie do pomocy. Zaczynamy wraz
naprawdę fajna. Serwius, Polaczek, na Potocku. Zdjęcia z Zbigniewa Szpiderskiego. W Potocku, zupełnie nowa trasa. Wszystko nam będzie zrobione. Odkryta. Praca jest przygotowana wyjątkowa, bo są piękne obrazy, które naprawdę w ogóle Fraldania posiada, a takim smacznym to jest Zamierczelski, a nie Świętego Antoniego. Szósty sezon z Poland Bike, szósty sezon, w którym partnerem, drodzy Państwo, tytularnym pozostaje Lotto, czyli to będzie w dalszym ciągu Lotto Poland Bike Marathon. Jak będzie wyglądał rok 2014? Ile maratonów, ile imprez XC, czy będą to różne mistrzostwa Polski, czy będą wyścigi szosowe? No, myślę, że nie będziemy tu nic zmieniać. Coś, co idzie dobrze, w dobrym kierunku, bo właśnie tego nie robi. Będziemy się trzymać podobnej ilości maratonów w cyklu. Będzie to prawdopodobnie 13 minimum, maksymalnie 15. Dlatego 15, że są dwie miejscowości, które są bardzo urokliwe i z których chcielibyśmy skorzystać, zobaczyć, czy je brać pod uwagę w przyszłości, żeby one były jak najlepsze. Druga sprawa to jest taka, że te wszystkie maratony będą jeszcze bliżej Warszawy, ale co nie znaczy, że będą nudne, bo naprawdę odkryliśmy bardzo, bardzo fajne miejsca, dużo, dużo ciekawsze niż niektóre były do tej pory, blisko Warszawy. Natomiast na pewno zostaje Kąchoc. 6 lipca to jest na pewno, to już mogę powiedzieć tą datę dzisiaj. Czyli jeżeli nawet będzie 15 etapów z prologiem zimowym, to i tak 7 będzie się zaliczać do generalki. 7 zwana Kosa do generalki. Pytanie następne. Cykl XC, czy może być więc zwiększony? Czy liczba etapów z 3 może urosnąć do 5 na przykład? Myślę, że może i to na pewno na dzień dzisiejszy trzymam już etapy z cyklu XC. Myślę, że to będzie maksymalnie 5 etapów. Pytam o drużynowe mistrzostwa Polski amatorów MDB, czyli Urlek, Milajadów. Tegoroczne mistrzostwa to były 6? 5. Czy 5? 5 to 6. A ja bym ustawił chyba za 6. 2005. Nieważne. Ważne, czy będą w 2014 roku. Tak, oczywiście, to już jest tradycja mistrzostwa Polski w drużynie MTB. Jest to taka nowość od 5 lat, którą będzie 6 rok. Organizowane będą tradycyjnie w Urlach, gmina Jadów nad rzeką Piękną Rokliwą Niemiec. Bogus, co ty tutaj przyniosłeś teraz? Za organizację cyklu maratonów przez kilka lat. I myślę, że będziemy wyrazicielem nas wszystkich i serdecznie dziękuję. Do Państwa Adama Sobieraja, Memoriał Burlaka na Warszawie. Thank you.
klasy. Tradycyjna tombola, czego szykuje już prezenty, To mi się pyta, czy można, czy będzie wąwóz, bo wtedy mają już zapalnego na jedynkę. No tak, powiem szczerze, wszystkie stacje, naprawdę wszystkie stacje telewizyjne radiowe zmierzały do Wąwózka. Ale szczęście, może nieszczęście, że za 10 minut zatopiło trasę Toruńską, za 10 minut. Skąd urwał się telefon? Wszyscy przeżyli. I tego się trzymajmy, drodzy Państwo. Drugie miejsce. Tutaj była walka, powiem szczerze, niesamowita. Do samego końca nikt nie wiedział, kto będzie pierwszy, kto będzie drugi. Drugie miejsce. 119 punktów. No kto? O 40 więcej niż Wąwóz. Waber! Paweł, drugie miejsce, 119 punktów. No to już wiemy, że w tym roku najlepiej oceniliście Państwo trasę w Płocku. Trasa w Płocku, 128 punktów.